W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dajemności w Duchu Świętym nie będą z Wami wszystkimi. W tym niedzielę Miłosierdzia Bożego, drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w naszym sanktuarium, modląc się tutaj za Was zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, także polecając całą ziemię lubawską. W szczególny sposób może dzisiaj pamiętajmy o tych osobach, których dotknął ten tragiczny wypadek, za tę rodzinę z Polawo, a także za zmarłego Łukasza Orzechowskiego. I także w intencji tej drugiej rodziny, która doświadczyła swego powodu tytułu wiele cierpienia. Polecajmy, drodzy bracia i siostry, także wszystkich, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, może szczególnie naszych bliskich, nad którymi ubolewamy, że może długo nie byli w spowiedzi, albo może nie doświadczyli tego miłosierdzia Bożego, albo nie ufają Jezusowi. Dlatego teraz na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli doświadczyć Bożego przebaczenia i miłosierdzia i z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu. Chrystus, zmiłuj się nad nami.
Boże, zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w chrześcijanku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegło się mnóstwo ludu do Jerozolimy. Znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże. Byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Dostałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz w księdze, napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył się na mnie prawą ręką, mówiąc: przestań się lękać, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. Alleluja.
Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzący. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Siądźcie, drodzy bracia i siostry, na chwilę, bo pewnie czujecie się dzisiaj w tym kościele trochę jak w lodówce, bo na zewnątrz jest cieplej niż tutaj. Dlatego te drzwi zawsze mamy otwarte, żeby już się nagrzewało. Gromadzimy się, drodzy bracia i siostry, w wyjątkowym dniu, w tym sanktuarium, pewnie po raz pierwszy z takiej okazji. Dlatego was serdecznie pozdrawiam, czcigodnych braci prezbiterów, którzy z nami tutaj są razem, koncelebrują, także was lektorów, ministrantów, wszystkich, którzy przygotowali także tę Eucharystię. Ponieważ jest to wyjątkowe święto, wyjątkowa niedziela. Ale dlaczego ona jest wyjątkowa? Otóż przede wszystkim dlatego, że Pan Bóg się zlitował nad nami, widząc nędzę człowieka po grzechu pierworodnym i okazał miłosierdzie, tak jak Żydom w niewoli, których wyprowadził. Oni nigdy by stamtąd nie wyszli. I ta niewola egipska i te ciemności egipskie są symbolem ciemności grzechu, jakie my popełniamy. I dlatego miłosierdzie Boga objawiło się właśnie w tym cudownym misterium paschalnym przejścia Boga przez ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, który stąpił z nieba, a potem do nieba odszedł, ale nas ubogacił cudownymi rzeczami. I może czasami o tych rzeczach zapominamy. Dlatego ważne jest nieustannie sobie uświadamiać, jakie znaczenie ma to ustanowienie
tej niedzieli jako niedzieli miłosierdzia. Ona tak naprawdę była zawsze niedzielą miłosierdzia. Zauważcie, że w tej Ewangelii jest mowa o ustanowieniu sakramentu pokuty. Weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, są odpuszczone. Więc w tym objawiło się Boże miłosierdzie, ale ono nabrało innego jeszcze wymiaru przez to, że Pan Bóg dotyka pewnych ludzi szczególnym zadaniem i powołaniem. I znacie pewnie, bo jesteście czcicielami siostry świętej, siostry Faustyny, świętego Jana Pawła II, a przecież z nimi jest związane także to święto. I nie chciałbym dzisiaj zajmować czasu na życiorys, na takie rzeczy, które mówią nam, a kiedy to się stało, a kiedy była beatyfikacja, kiedy kanonizacja, bo to wszystko już w gruncie rzeczy wiecie, jeżeli nie, zawsze można nabyć jakieś materiały, czy na odpuście lipskim, czy w księgarni w Lubawie, czy jeszcze nie wiem gdzie, żeby się z tym zapoznać. Natomiast istotnym dla nas, którzy tu dziś jesteśmy, jest to słowo, które dzisiaj daje nam Pan Bóg na dzisiejszą niedzielę. Najpierw była ta przepiękna modlitwa. Nie chciałbym, abyśmy przeszli nad nią tego porządku dziennego. Ona jest fundamentalna dla dzisiejszego dnia. A mianowicie ta modlitwa, w której słyszeliśmy dzisiaj następujące słowa. Boże zawsze miłosierny, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Skupmy się, drodzy bracia i siostry, na chwilę przy tych słowach, jak wielki jest chrzest. Dlaczego to w tym dniu dzisiaj jest takie ważne? Ponieważ, drodzy bracia i siostry, to jest to wielkie miłosierdzie, które się objawiło w tym, że my przez chrzest otrzymujemy przede wszystkim odpuszczenie grzechów. Gdy dorośli przyjmują chrzest, nie muszą się nawet spowiadać. Gdy dzieci przyjmują chrzest, otrzymują przebaczenie grzechu pierworodnego. I dla nas jest tak istotne to wydarzenie, że nie można przejść nad nim do porządku dziennego. Co to znaczy? Że nie możemy pomyśleć o tym, no byliśmy ochrzczeni, więc jesteśmy chrześcijanami. To nie jest prawda. Ponieważ z chrztu świętego, z tego źródła wynika to, do czego Bóg przez chrzest ciebie i mnie wzywa, do czego nas powołuje. I dzisiaj usłyszeliście tę Ewangelię i na końcu jest mowa o wierze Tomasza, którego nie było. I Jezus mówi, bo uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Ale błogosławieni, którzy nie widzieli, nie uwierzyli. I dalej Ewangelista mówi, wiele znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił wobec uczniów Jezus. Te zaś zapisano po co? Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Co znaczy wierzyć i mieć życie wieczne? Drodzy bracia i siostry, Jezus, gdy się pojawił w tym pomieszczeniu, mimo drzwi zamkniętych, mówi pokój wam. I dalej mówi po raz drugi pokój wam. I mówi słowa, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Musicie sobie zadać pytanie, do czego jesteśmy posłani? Gdzie nas Jezus posyła? Po co nas posyła? Otóż posyła cały Kościół, jako wspólnotę, nigdy pojedynczo.
Nigdy, nawet uczniów Jezus posyła po dwóch. Posyła po to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nie idziemy w swojej sprawie, gdy idziemy do drugiego człowieka jako chrześcijanie. Że idziemy w imieniu Chrystusa i w imieniu wspólnoty Kościoła. Że nie robimy jakichś własnych rzeczy, własnych planów. Nie realizujemy czegoś, co jest naszym pomysłem. Realizujemy to, do czego konkretnie Jezus nas powołał i posyłał. Co to jest? Musicie to odkryć w swoim życiu. Wasza wiara i religia nie mogą się sprowadzać do tego, że pójdziecie w niedzielę na mszę, a żeby chociaż tylko to. A do tego się nie może sprowadzać. Ktoś mówi o drugim, to jest człowiek wierzący, bo on chodzi do kościoła. Może to jest świadectwo, że on wierzy, ale to nie jest wszystko. Bo nawet gdyby ktoś go nie widział, że chodzi do kościoła, bo mógłby chodzić gdzieś do kościoła i ktoś mógłby go nie widzieć, mógłby jechać do jakiejś parafii, albo może w jakiejś kaplicy być. Ale po czym poznacie ucznia Chrystusa? Jezus mówi. Po tym poznają, jeżeli miłość będziecie mieć nawzajem do siebie. A w kazaniu na górze mówi nawet o miłości do wrogów, do nieprzyjaciół. I posłani jesteśmy jako Kościół, żeby objawić to światło. I dlatego ten chrzest jest ważny. Ale chrzest dziecka to zabawa. Ponieważ ten chrzest prowadza nas na drogę, na której Jezus nas posyła. I chcę powiedzieć, że dzisiaj w tym akcie pokuty mówiliśmy, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I myślę, mam takie wrażenie, że często ten grzech zaniedbania uważamy za ostatni, taki najsłabszy, najmniejszy. Uważam, że jest odwrotnie, bo czasami nasze myśli może niecelowe, niepamiętne w nim. Czasem uczynki wynikające z naszych ogromnej słabości, kruchości, często żałujemy za nim, coś już zrobimy, ale zaniedbane, drodzy bracia i siostry, zaniedbania człowieka ochrzczonego, zaniedbanie chrześcijanina może nieść poważne konsekwencje. Bo wyobraźcie sobie ojca i matkę katolików, którzy nie prowadzą swojego syna i córki do wiary. Jakie to jest ogromne zaniedbanie. Jakie są konsekwencje w życiu tego młodego człowieka. Zaniedbanie męża, który nie dba o wiarę żony. Albo żony, która nie dba o wiarę męża. Wyobraźcie sobie te wszystkie zaniedbania, jakie one niosą skutki, konsekwencje w życiu młodych ludzi. Czy to jest mały grzech? I dlatego, drodzy bracia i siostry, w to święto miłosierdzia ważne, żeby sobie to uświadomić. Dlaczego? Bo potem będziemy to słowo odmieniać przez wszystkie przypadki. Mówić o siostrze Faustynie, mówić o Janie Pawle II, o tych świętych osobach, ale nie będziemy widzieli skutków w życiu tych, którzy czczą świętych, którzy się do nich modlą. A tu chodzi o owoce tej wiary. Owoce tej modlitwy do tych świętych. I teraz ktoś powie, no tak, rzeczywiście popełniłem ogromne zaniedbania w życiu, co do wiary, co do troski o innych ludzi. Może kogoś zimą nie nakarmiłem, wypędziłem spod drzwi swojego domu, a za chwilę może zamarz w śniegu. Jakie poważne zaniedbanie. Takich zaniedbań macie, gdy teraz o tym mówię, jestem przekonany, że w waszych umysłach i sercach od razu Pan Bóg, Duch Święty sprawia, że od razu stają przed wami wasze zaniedbania, moje też. I wobec tego ma być i okazja.
okazać Ci wielkie miłosierdzie. Bo ktoś może teraz powiedzieć, no dobrze, to ja teraz nadrobię to wszystko. Ale jak już czasami wspominałem, że ktoś z moich znajomych mógł nadrobić, to można bułki do mleka. Nie da się nadrobić tego, co zaniedbaliśmy. Bo zniszczenia poszły. I konsekwencje naszych zaniedbań i grzechów już poszły. Ale przynajmniej, drodzy bracia i siostry, w tym momencie powiedzieć, Panie Boże, dotychczas nie widziałem tego, co mnie, czym mnie obdarowałeś. Nie widziałem tego wielkiego chrztu, tak wielki jest chrzest. Nie widziałem tej wielkiej łaski. Nie zdawałem sobie sprawy, że do tego, aby czuć się posłanym, aby być chrześcijaninem, że do tego potrzebny jest Duch Święty. Ten potężny Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni do nowego życia. Stary człowiek, grzeszny, który sam nigdy nie uwolniłby się z niewoli grzechu. Nigdy. Bo wtedy Pan Jezus by niepotrzebnie przyszedł na świat, gdyby mógł się człowiek uwolnić sam od grzechu. I także ta trzecia rzecz, jak cenna jest krew. Ponieważ przez to, że spożywamy ciało i krew Chrystusa, ta krew przelana na krzyżu, że ona zmienia samego człowieka, bo my ją przyjmujemy, to też jest owocne dla naszego ciała i krwi. Zobaczcie, że my mamy zmartwychwstać. Że nie modlimy się tylko za duszę człowieka, ale modlimy się za zmarłego, ponieważ on karmił się ciałem i krwią Chrystusa. I tak jest zanurzony w tę śmierć Chrystusa, że przez ciało i krew może być zbawiony i może zmartwychwstać. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ten Duch Święty, o którym mówimy, że jest potężny, dzisiaj tobie ma rzucić światło na twoje życie i powiedzieć, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, tym się niepotrzebnie zajmuję, tym się niepotrzebnie zajmuję. Na to tracę niepotrzebny czas, na tamto tracę czas, ale nic nie robię, żeby moja rodzina była rodziną wierzącą. Albo za mało robię. Albo niewiele robię. I drodzy bracia i siostry, dlatego dziś w tę niedzielę miłosierdzia mamy zobaczyć, że to miłosierdzie Boga polega na przebaczeniu, ale zobaczcie, że w krzyżu Jezusa Chrystusa zostały przebaczone wszystkie zbrodnie świata, wszystkie grzechy, wszystkich ludzi. Tylko, że z tego trzeba skorzystać. To jest tak, ten klasyczny przykład, znacie, tak, że mielibyście pieniądze w banku, teraz jest to bardzo powszechne, że pensje czy emerytury przelewają na konto, ale gdybyście nie stanęli tam w kolejce pod tym bankomatem, nie dokonalibyście jakiegoś innego tam przelewu czy czynności bankowych i nie wzięlibyście pieniędzy, nie mielibyście chleba, umarlibyście z głodu. I podobnie jest, drodzy bracia i siostry, Chrystus rzeczywiście umarł. Chrystus świat zbawił. Ale dostąpią tego zbawienia ci, którzy z tego skorzystają. I ci nie zginą. I ci będą mieli życie wieczne. Dlatego mówi ewangelista, ten zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Nic innego człowiekowi nie daje życia. Nikt nie może nam dać życia. Nikt nie może nam powiedzieć, ja ci zapewnię życie wieczne. Tylko Jezus Chrystus. I dlatego, drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze święto jest tak ważne, abyście zdawali sobie sprawę, że od tego momentu, kiedy przychodzi potężny Duch Święty, który daje wam światło, przychodzi Jezus Chrystus, który daje wam moc i potęgę. Tobie i mnie, słabym, kruchym i fizycznie, i psychicznie, i umysłowo czasem. Wiecie, kim była siostra Faustyna? Prosto dziewczyną. Do szkoły podstawowej chodziła zaledwie przez
zimy, ile można się nauczyć, chodząc przez 3 zimy do szkoły. Trochę pisać, czytać i liczyć. I drodzy bracia i siostry, zobaczcie, jak nieważne jest wszystko inne, jak to, co nazywamy wiernością Chrystusowi. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posłałem. Żebyście czuli się posłani. Żebyście czuli się w dzisiejszym świecie posłani. Żebyście wy nie przyjmowali tego, co świat wam daje i mówi. Tylko żebyście wydawali światu to, co Chrystus mówi i co Chrystus wam daje. Niech to słowo pobudzi was do gorliwości chrześcijańskiej. Pobudzi was do tego, aby okazywać miłosierdzie. Bo gdy mocą Jezusa Chrystusa okażecie miłosierdzie, co ludzie zobaczą? Powiedzą, o, jaka dobra ta Krysia, Basia, czy tamten Jurek, tak? Nie. Powiedzą, coś nienormalnego, coś nadzwyczajnego. Bo wszyscy kradną, wszyscy oszukują, wszyscy kłamią, a tu ktoś prawdomówny, ktoś nie chce oszukać, ktoś nie chce naciągać jakichś tam opinii, nie wiem, o jakichś lekarskich czy innych, prawda, tylko chce żyć w prawdzie. To jest coś niespotykanego w świecie. I dlatego to pobudza człowieka do szukania Boga. Kiedy dacie świadectwo jako chrześcijanie wobec kogokolwiek, to ten człowiek zawsze będzie to pamiętał i będzie widział i będzie się nad tym zastanawiał. Nigdy to nie zostaje bez echa. Nie mamy się ukrywać. Mówi Jezus, że nie chowa się świecznika pod korcem, tylko stawia wysoko, żeby wszystkim świeciło lampę. Na świeczniku lampę się stawia. I dlatego miasto, które jest na górze, też nie może się ukryć. Takie miasto jak Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie czy inne. Czasem one są niżej, czasem wyżej, ale to nie chodzi przecież o geografię, o położenie w sensie geograficznym. To chodzi, że miasto, w którym żyją chrześcijanie, jest jak miasto wyniesione do góry. Jak miasto, które daje światło innym miastom. Które daje przykład. Ten lud żywy. Bo kto to jest miasto? Co to jest miasto? To nie są tylko ulice i budynki. Miasto to ludzie, którzy w nim mieszkają. Tak jak Kościół to też nie budynek, tylko żywi ludzie. Ciało Jezusa Chrystusa. I dlatego, drodzy bracia i siostry, niech to miłosierdzie Boga, które objawiło się Tobie i mnie przez chrzest, która umacnia i oświeca nas przez Ducha Świętego i także karmi nas swoim ciałem krwią Jezus Chrystus. Niech to wszystko przyczyni się do tego, abyśmy mogli czuć się posłanymi, by tak jak Bóg jest miłosierny wobec Ciebie, wobec mnie, abyś Ty stał się miłosierny wobec ludzi, których spotkasz w swoim życiu. Amen. Sakramenty i odważnie głosząc Słowo Boże, nie zapominali także o pełnieniu dzieł miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnotę międzynarodową, aby wśród różnych niełatwych zadań, które przed nią stają, była szczególnie wrażliwa na potrzeby najuboższych.
Ciebie prosimy. Bódmy się za ludzi bezdomnych, opuszczonych i samotnych, aby poprzez doświadczenie ludzkiej życzliwości i pomocy odkrywali tajemnicę Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przez grzech odeszli daleko od Boga, Kościoła i wyznawania wiary, aby z równością odkryli na nowo w Chrystusie źródło miłosierdzia i powrócili do życia w łasce Bożej. Ciebie prosimy. Dziś, Panie, miłość i zamknięty. Jezu, z martwych wstał, ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Również chóry aniołów i zastępy świętych,
śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Podobnie po wieczerzy wziął pieniądz i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy będę spożywany i jedzę do kielicha. Głosimy się w swoją Panie, oczekując swego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud, który wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść im do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, aby zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym.
Najświętszą Bogu Rodzicą i Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętą siostrą Faustyną, świętym Janem Pawłem II, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka czeleść i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się do Boga wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Z grzechu obmywa nas, to
swoją Pani obecność do naszych serca. Panie, pragniemy Cię uwielbiać. Ty jesteś Panie, naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Chwalimy Cię. Chrystusa zmartwychwstałego.
Oczywiście po tym przesłaniu na koniec przybić się w pokoju Chrystusa, to znaczy, że mamy czuć się posłani, ale nie musimy wychodzić, ponieważ ksiądz Leszek podpowiada mi, że po tej mszy jeszcze będzie przepiękne nabożeństwo. Pan z wami, Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia, uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Przez krzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.